Na błękitnym rowerze, w różowych majtach. Po prostu wsiadł, odpalił i pojechał. I tyle mnie było, nie? Co, że burwał? To jest bez sensu, to pytanie. Nie odpowiem na to pytanie. Ten odcinek będzie trochę dłuższy od pozostałych, a to z kilku powodów. Przede wszystkim pojawi się gość. Gość się rozgada, a że będzie omawiał ciekawe tematy, nie będę mu przerywał. Ten sam gość przeprowadzi diagnostykę silnika, w którym coś stuka i spróbuje znaleźć usterkę na wizji. Na koniec będzie też konkurs z nagrodami. W związku z tym, że wszystko trwa prawie godzinę, podzieliłem film na dwie części. Jedna teraz, druga za kilka dni. A kto jest moim gościem i o czym będzie opowiadał, zobaczcie sami. Siema, z tej strony Hans i pokażemy wam dzisiaj parę różnych rzeczy, które dzieją się u nas na stole warsztatowym. Przewidywany czas rozbiórki tego silnika? Ja mam 40 minut. Czas start! Zaczęło się to w 2006-2007 roku, bo w sumie co, gimbaza, już jeszcze wtedy była gimbaza, no, to mój tata wziął i miał swoja jeszcze ze swoich lat nastoletnich, jawka 50-ka, w sumie były zajebiste czasy. Bo ta jawka obstała do tego czasu, w którym Jowek w sumie rozpoczął jakby jakąś tam przygodę z motocyklami. No i tam było przywlek, i on nauczył mnie gdzieś tam na tym jeździć. Oczywiście były takie czasy, że broń Boże, nie wyjeżdżaj na drogę, możesz tylko jeździć po polu i dookoła domu, nie? No to człowiek jeździł 2 lata dookoła domu. Na tej zasadzie. Tak długo, aż jak ją zatarł, spieprzył jedna głowica, dosyć... Były pierwsze moje jakieś tam rekonstrukcje gaźnika wtedy, bo to był jeszcze Ikłow i to były gaźniki, które nigdy nie działały dobrze. I one nigdy nie działały dobrze do momentu, nawet jak ten motorek sprzedał, to nie działało tak jak miałem. Było zajebiste. Później było przejście na, powiedzmy, że ewolucja na motorynka Stella. To był kurwa hit internetu w tamtym okresie, 2007-2008 rok. To jednak... Był pomysł, żeby jakaś tam troszkę to zmodyfikować i przytargali MCZ 175 do chaty.
I mój ojciec wpadł na to, żeby ten silnik wpakować do tej motorynki. No i finalnie pomysł był dociągnięty do końca. Odpalimy to. Nawet Kaś jest jeszcze filmik na YouTube, jak ten Kaś tam próbuje V-Maxy robić z cyklu 120 na godzinę. Bo w sumie tyle to szło. To było kozackie. Jak jeszcze, to były czasy, kiedy mój tata pracował jeszcze na kopalni, a i miał taką, powiedzmy, że na tyle fajną wucha, że tam dużo rzeczy, jakaś tam miał czas, żeby dorobić, nie? Także myśmy zapakowali do tego tarcza hamulcowo taką, że jak hamowałeś, to raz w miesiącu musiałeś spawać główka ramy, bo to po prostu nie trafiło tego w żaden sposób. To było zajebiste. No i finalnie później już się tam giba zakończyła. Motorynka już później miała takie bardzo kryzysowe chwile, no i jakaś tam moi rodzice stwierdzili, że to kupią mi skuter. No i ten skuter to był największy błąd w moim życiu, bo ilość zatarci nie była adekwatna do ilości kilometrów, jak już nim zrobił. Człowiek kombinował jak mógł z każdej strony i w sumie przejeździło się na tym rok, zrobiło się tym 17 tysięcy kilometrów, straciło się gdzieś 15 cylindrów, tak finalnie. Przy tym wszystkim dobre czasy wtedy były. Człowiek miał 10 zł i to ci miało wystarczyć, żeby zatankować pod korek i kupić sobie kebaba na mieście, bo tam najdalej można było jechać. No, później co, był koniec technikum, było prawko na motor zrobione, na auto, no to czy było kupić motocykl, no to nie, jeszcze była ETZ-a 150 w międzyczasie, no ale oczywiście Hanusek nie na żarto dupa, trzeba było zrobić jakiś tuning, nie? No to się kupiło MZ-a 250 i się sadziło silnik z 250 do 150, nie? Żeby w papierach się zgadzało, ale się nie zgadzało nic w tym motocyklu i to było zajebiste. Filarzek tym pojeździł, później była GS-a, później po GS-ie w sumie GS-arzek sprzedał i była chwila, taka mało chwila przerwy, kupiłem GSX-FA 600, to już był taki pierwszy czterocylindrowy, poważny mój motocykl. Dosyć długo, czy długo, jeden sezon na nim się przejeździło. No i po GS-ie zaczęły się moje gwiazdorskie sezony z cyklu Yamaha R1. W pierwszym tygodniu skasowano, kupiono w sobotę, a w czwartek już nie istniała, nie? Na tej zasadzie. Hanusek połamany oczywiście, no bo cóż, jak mogło się to inaczej skończyć, no to babcia, tata, wszyscy zrzuta, naprawiamy młodemu motocykl i faktycznie jakaś tam udało się ta kasa zebrać, żeby go wskrzesić, prostowanie ramy, prostowanie zawieszenia, no zajebiste to było wtedy i był poskładany w marcu, że go skasował, do końca maja był poskładany, w lipcu skasowany po raz kolejny na tej zasadzie i zaś do sierpnia motocykl stał, bo już nie było w ogóle kurwa kasy, żeby to poskładać. No i już był poskładany, no to powiedzmy, że miał to już być koniec sezonu, już tam człowiek był szczęśliwy, zadowolony, sezon się skończył, motocykl odstawiony, nadeszła wiosna i co oczywiście, że Hanusek zrobił na dzień dobry, zatarł, bo trzeba było jeździć na kole jak pojeb wszędzie i się waliło więcej kilometrów na jednym kółku jak na dwóch. Ze znajomym poskładaliśmy drugi silnik kupiony we Wrocławiu, przytargany Fiatem Pandom od taty, bo oczywiście moje auto musiało być zepsute w tym wszystkim, bo nie było kasy, bo trzeba było naprawić motor, nie? Na tej zasadzie. I finalnie co, pojeździło nim jeszcze jakiś czas, cały czas Kaś się tam w tle coś przewijało, jakieś motocykle, jakieś tam lakierowanie owiewek, co średnio mi wychodziło. Jakieś tam później różne jakieś wymiany napędów, coś tam człowiek cały czas próbował robić, ale zawsze jakaś tam było, o, z tego nie idzie żyć, z tego nie idzie coś tam się utrzymać, człowiek tam byle gdzie cały czas pracował. No później co, no, później mieliśmy, poznałek moja żona, upichciliśmy dziecko. I taki, to była taka decyzja, jak się urodziła 29 maja 2016 roku, że to zróbmy coś jeszcze innego i finalnie otworzyliśmy firma w 6.06.2016. I to było, chociaż to było w sumie otworzone tak, kurczę, bardziej pod
for fun. To miało być coś tam, sobie wymienić jakiś napęd, olej, wciepać sobie fajną reklamę na internet, coś tam się ponapinać, że coś tam człowiek próbuje działać, robić. No ale tak finalnie tego było coraz więcej i coraz więcej. Jakieś te roboty, jedne były lepsze, jedne były gorsze. Czasami coś wyszło, czasami niestety kończyło się to brakiem wiedzy, jakimś tam brakiem narzędzi. Niektóre roboty nie były wtedy takie doskonałe. Nawet nie przypominały doskonałych robót. Tylko po prostu człowiekowi było wstyd za niektóre rzeczy, które robił. No ale niestety, no, uczmy się na błędach i nie popełnijmy ich drugi raz. Także pomału dopięliśmy się gdzieś tam do jakiejś szopy. Później miał kolejny wypadek na tej samej R1, no ale finalnie już po tamtym dzwonie to skończyło na złomie, bo to już było zbyt grube. Później człowiek jakaś tam zaczął, próbował w Pucharze Polski jeździć, tam na R6 było słabo, tam na R6 w sumie była jeden sezon, była sprzedana, bo jednak niestety przyjść z marszu bez próby treningu, bez niczego i brać udział w wyścigach, do których inni się przygotowują przez ileś tam lat, no to był średnio dobry pomysł. No i sprzedaliśmy to, kupiliśmy SP125, Aprilia RS125 dokładnie, i człowiek tam coś popróbował, coś tam zaczęło wychodzić mimo wszystko, zaczęło się gdzieś tam coraz więcej jeździć, wzięło się udział też w ulicznych wyścigach w Czechach, jeździło się w Pucharze Polski. Już to było takie dosyć fajne, wszystko zaczęło zmierzać ku lepszemu i z serwisem, i się miało więcej narzędzi, i się jednak tam chodziło na jakieś szkolenia. Człowiek cały czas gdzieś tam próbował poszerzyć swoją wiedzę o różne jakieś tam knify, jakieś tam techniki różne. Nie będę już jakby się wdawał w szczegóły, bo nie wszyscy muszą słyszeć, wiedzieć o niektórych rzeczach. W każdym razie rozwinęło się to do tego stopnia i tak daleko, że pracując na dwóch etatach trzeba było z jakiegoś zrezygnować. No i finalnie pracowałem na kopalni jako górnik w ścianie i prowadziłem serwis motocykli między innymi w finnych godzinach. I to czasami były godziny takie, że człowiek szedł na 18 do roboty, o 2 w nocy wyjeżdżał, 2:30 wychodził z warsztatu i siedział na warsztacie, czy z warsztatu z kopalni, i wychodziłeś później z warsztatu o 8 rano, szłeś spać i tak się, wiesz, tak się spędził chyba 4 lata mojego życia na tej zasadzie. No, trzeba było z czegoś zrezygnować. No, idealnym, nieidealnym, jakby takim decydującym rokiem był rok, w którym niestety, no zeszły, nie, COVID cały wielki na tej zasadzie. Jakaś tam miałem troszkę więcej predyspozycji, czasu, możliwości na to, żeby spróbować ze swoim. No i faktycznie tam zdecydowaliśmy z żoną, że spróbujemy. I finalnie, oficjalnie zwolniłem się 30 września zeszłego roku. Czas start. Kur! No dobra, chcę coś dolacza. Czas start. Pół godziny. Silnik, który mamy na stole, jest z Yamaha R6 RZ11. I czego szukamy? Czego szukamy, pane? Czy jest jakiś silnik, którego naprawy byś się nie podjął? Ciężkie pytanie. Raczej samochodówki. Motocykle. Można powiedzieć, że to jest raczej dosyć powtarzalny temat. Nie po to, że tyle czasu stracił na motocykle, żeby teraz robić coś innego. Zakładając, że faktycznie się okaże, że to jest ta panewka, no wale? Wał. Wał i raczej to będzie korba. Znając. Korba. Wymienia się jedna, czy wszystkie od razu? Wymieniamy wszystkie. Wszystkie. Robimy wał, w jakim stanie jest wał, w jakim stanie są wszystkie te korbienia, w jakim stanie są główne. Składamy, mierzymy go. Oglądamy, co się z tym da zrobić. Jeśli wał wymaga wymiany, no to szukamy innego. Niestety żyjemy w takim kraju, że szukamy z reguły używanych wałów korbowych. Czasami jest z tym problem, jeśli chodzi o naprawę wałów. Jeśli wał jest prosty i nie wymaga jakiegoś większego nakładu czasu, a przede wszystkim kasy, to w tym momencie możemy taki wał naprawić. Jeśli to jest oczywiście jakiś sposób ekonomiczny naprawa.
Czyli, nie wiem, mamy zatartą na jednej kordzie, ale wam się okazuje prosty. Jest to oczywiście niezgodnie ze sztuką, producent nie przewiduje takich napraw, no a że żyjemy w takim, a nie innym kraju, no to sobie to naprawiamy. Zrobiliśmy już z 15-16 wałów korbowych z obróconą panewką na korbie i no, działają. Tu coś jest, coś tu uderzyło w niego. O, pa. Jeszcze serio, nie spotkałem się z czymś takim. Tym sposobem jakby już prowadza tylko i wyłącznie jeden biznes. Niestety z małym potknięciem, którym był pożar w zeszłym roku w listopadzie. No ale dzięki wszystkim ludziom, znajomym, żonie, która założyła zrzutka i wszystkim cegiełkom, które do mnie trafiły, za które bardzo dziękuję wszystkim, bo to było naprawdę bardzo duży zastrzyk gotówki i wszystkiego, żeby móc gdzieś tam stanąć na nogi przy kosztach, jakie były związane z całym pożarem, z odkupieniem części motocykli, klientów, które niestety tam dotknęły tego pożaru, poniszczyły się i finalnie niektóre nie nadawały się do dalszej eksploatacji, no także gdzieś tam człowiekowi udało się z tego wykaraskać. Była już decyzja o zamknięciu tego, że nie będę już, nie, po prostu stwierdziłem, że już nie chce mi się prowadzić serwisu, wracam do jakiejś zwykłej etatowej pracy, ale na rodzina, rodzice, w szczególności z żoną, zmotywowali mnie do tego, żeby wziąć i wskrzesić to wszystko, i armia ludzi, która przyszła pomóc, która na serio, dosłownie to była armia ludzi, gdzie w niecałe 3 tygodnie stworzyliśmy wszystko z powrotem, wszystko udało się odkupić, porobić. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie likwidowania szkód powstałych, nie? Czyli wszystko to, co tam gdzieś ucierpiało jeszcze w związku z częściami i motocyklami klientów. Pracujemy nad tym. Myślę, że gdzieś jeszcze z 2 miesiące nam zajmie zamknięcie tematu motocykli, które naprawiamy, a temat motocykli, które gdzieś tam już niestety nie nadają się do dalszej eksploatacji, no to jest temat, który zachowam do siebie, bo niestety oficjalny nie może być jeszcze w tej chwili. Także na to przyjdzie czas. W każdym razie pracujemy, mamy roboty, ściągamy motocykle z całej Polski i robimy dziwne roboty, raczej niestandardowe, nie trzymiemy się gdzieś tam jakichś reguł względem niektórych prac. Naprawiamy rzeczy, które raczej się nie nadają do tego. Nas wyjeżdżają jako sprawne motocykle i jest to, uważam, zrobione zgodnie ze sztuką. Bardzo dużo osób jeździ na naszych silnikach i myślę, że są z nich zadowoleni. Także chyba to by było tyle, jeśli chodzi o gdzieś tam rozpoczęcie i kontynuację przygód związanych z motocyklami. Miałeś epizod z wyścigami motocyklowymi. Możesz trochę opowiedzieć, jaka pojemność, klasa, sukcesy? 2018 rok. To było jeszcze wtedy, nazywało się to Rocky 600. Jeśli chodzi o sukcesy, to brak w tamtym roku. Był to taki bardzo, powiedzmy, że z motyką na słońce, czyli człowiek nie wiedział, z czym się to je i jak do tego w ogóle tematu podejść. Człowiek gdzieś tam starał się zbudować jakiś regulaminowy w miarę motocykl, żeby wszystko się zgadzało, żeby wszystko było zgodnie ze sztuką, co też z budżetem, którym się dysponowało, graniczyło troszkę z cudem, ale udało się to zrobić. Bardzo dużo wtedy Paweł, no Rinas, bardzo dużo pytań, żeby mu wtedy zadał i bardzo dużo rzeczy udało mi się jakby rozwiązać dzięki jego odpowiedziom. Bardzo mu wtedy za to dziękuję i zresztą nadal mu za to dziękuję, bo głównie on był gdzieś tam moim motorem, który mi pokazał, jak to zrobić. Przejrzałem cały jego blog wtedy. Bardzo dużo ciekawych informacji tam napisał, które gdzieś się tam przydały.
Człowiek tak się przygotował bardzo amatorsko na to wtedy. Jakieś tam opony 10-letnie używane, kupił coś tam, jakieś koce od kogoś wytargał używane, coś tam poskładał, jakiś kombinezon, który gdzieś się tam zgadzał, kask, który gdzieś się tam zgadzał. Po prostu wszystko, co było, było zapakowane do jednego worka i myśmy pojechali. I jeszcze pojechałem wtedy z takim znajomym, tak totalnie jakby nie wiedząc z czym się to je, na co się człowiek pisze. No i finalnie po pierwszym treningu moja pierwsza myśl, jako była po zjeździe z nitki, to było, co to kurwa robię tak na samym końcu. No ale gdzieś tam człowiek dojeździł szurową po samym końcu ze wszystkimi wynikami, i tak później człowiek troszkę sobie to odpuścił, bo niestety stać na to mnie nie było. Chciałem zawsze spróbować, udało mi się spróbować. Jeśli człowiek jeździł po tych mniejszych takich imprezach, takich osiągalnych finansowo wtedy, bo nie było potrzebnych tyle opon, nie zużywał się ten sprzęt tak jak na torze, na dużych torach. I co? I finalnie jakby podjąłem decyzję, że spróbujemy na jakiejś mniejszej pojemności. Nie chciałem, żeby to była 300, 400, żaden czterosów. Stwierdziłem, że jeśli mam jechać na małym, no to jedźmy na dwusuwie. Też to było jeden z takich ciekawszych tematów. Udało się od Pawła Kapusty odkupić motocykl Aprilia RS125, która już jeździła w Pucharze Polski. Przygotowałem ją pod siebie, pojechaliśmy gdzieś tam na pierwszy raz na Toruń, żeby się posprawdzać. Gdzieś tam człowiek pojeździł, udało się finalnie cały sezon po wielkich przebojach z problemami technicznymi z cyklu, wiecznie niedziałający silnik i wiecznie dużo różnych innych dziwnych problemów. Udało się skończyć to na trzecim miejscu w Pucharze Polski. Zamknęliśmy rok 2019, no ale no, u nas nie ma takiej konkurencji, jak przykładowo jest gdzieś tam w Czechach, także w klasie SP125 jedzie tam, nie wiem, 20-30 motocykli, i ledwo jest się w stanie człowiek dostać na listę startową. W Polsce zaś tego jeździ dużo mniej. Niestety jakby trafiłem troszkę złe czasy, bo kiedyś jeszcze, tak jak się oglądało filmiki, to naprawdę bardzo, bardzo duże grono osób startowało w tych małych klasach, czy w małych klasach, w tej klasie, o której człowiek gdzieś tam zawsze marzył sobie. No i co? No i udało się coś tam osiągnąć w Czechy, tak samo udało się pojechać w ulicznych i powiedzmy, że mimo wszystkich tam niemiłych przygód człowiek zakończył gdzieś tam ten sezon szczęśliwie. No 2020 rok, no to jakby z uwagi na pandemię, która miała miejsce, no to nie pojechałem nigdzie, no bo jakby nie było możliwości, bo wiecznie wszystko było odwoływane, wiecznie coś było nie tak, a później człowiek jakby też chciał zmienić myśli. Na zasadzie to połóżmy wszystkie całe nasze pokłady w firma i stwórzmy ta firma tak, żeby to miało ręce i nogi. No i też tak finalnie zrobiliśmy z tym wszystkim. Także co pokaże przyszły sezon, ciężko jest mi powiedzieć. Raczej nie będę startował w żadnych wyścigach ze względu na dosyć spory deficyt finansowy, który raczej prędko się nie skończy. No ale jak już przyjdzie taka możliwość, to wtedy ruszymy z tematem z powrotem. Na pewno w SP125 to mogę zagwarantować, żeby rozwiać pewne wątpliwości. Dla osób, które dotrwały do tego momentu, konkurs. Pytanie brzmi, co było uszkodzone w silniku, który diagnozowaliśmy? Odpowiedzi zamieszczajcie w komentarzu pod filmem. Macie czas do momentu publikacji drugiej części odcinka, w którym to będzie odpowiedź na to pytanie. Nagrody dostanie osoba, która zgadnie. Jeśli nikt nie zgadnie, to nagrody dostanie osoba, która będzie najbliżej. Do wygrania jest motohansowy kubek oraz inturajdowa czapka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.